Dzień dobry Państwu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Instytut Pileckiego przygotował program filmowy. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu Linia 41 pani Cummings z 2015 roku i do naszego wprowadzenia do tego filmu, którym będzie rozmowa z dwójką gości. Panią dr Walerią Szydłowską z Instytutu Filozofii i Socjologii, pan filozofką, dzień dobry, i panią doktor Moniką Polit, historyczką literatury z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującą się w badaniu historii tekstów mówiących również o zagładzie, czyli o naszym dzisiejszym temacie. Chciałbym zacząć od pytania do pani doktor Moniki Polit. Pytania o specyfikę getta łódzkiego, ponieważ film Linia 41 mówi o getcie łódzkim. Na czym polegała wyjątkowość tego getta na tle innych tego typu obszarów w Polsce? Literatura na temat tak zwanej łódzkiej dzielnicy żydowskiej posługuje się określeniem fenomen getta łódzkiego. I rzeczywiście wydaje się to usprawiedliwione, bo wystarczy przytoczyć kilka faktów, które wskazują na jego osobliwość. Getto utworzono w roku 40, w lutym. Niemal odcięto je od miasta. Ta separacja była możliwa dzięki temu, że ulokowano je w dzielnicy łódzkiej Nędzy i żydowskiej, i polskiej na Bałutach. Na tej granicy getta, pilnie strzeżonej, udawało się przez pierwsze 2 lata Polakom i Żydom prowadzić dość ożywiony handel i szmugiel. To była kontrabanda prawdziwie przyprawiająca o władze żydowskie, o wielkie drżenie serca, dlatego że Niemcy chcieli karać zbiorowo za każdy taki akt. Zresztą jak na terenie innych też gett to się działo. Natomiast rzeczywiście ona była dość ożywiona i rozmaite zakazy i napomnienia ze strony władz żydowskich, administracyjnych oraz surowe kary zapowiadane i rzeczywiście wdrażane w życie przez Niemców nie pomagały. Przez tę granicę, która była otoczona drutem kolczastym i wysokim płotem drewnianym, nie było w Łodzi muru. Rzadko jednak udawało się, albo podejmowano rzadko takie próby, żeby wyjść na drugą stronę. To znaczy mamy bardzo niewiele takich przypadków odnotowanych, a jeżeli są, to są słabo udokumentowane przechodzenia na tak zwaną aryjską stronę. To właściwie pojęcie niefunkcjonujące w przypadku Łodzi, to też odróżnia to miejsce od innych na mapie gett w Rzeczypospolitej. Obawiano się głównie tego, że każdy, kto chciał się salwować ucieczką raczej, bo była to ta próba, musiał się liczyć z tym, że duży odsetek ludności w Łodzi to Volksdeutsche i wydanie, czy też schwytanie od razu po wyjściu z tego, jak powiedziałam, odizolowanego terenu byłoby chyba bardzo szybkie i dramatyczne w skutkach. Bardzo istotną rzeczą, której chcę powiedzieć, jest też emblematyczna postać Mordechaja Chaima Rumkowskiego, czyli przewodniczącego, a właściwie przełożonego starszeństwa Żydów, bo taki nadali mu Niemcy oficjalny tytuł. Jego rządy silnej ręki, czyli taki autokratyczny sposób prowadzenia getta, sprawił, że zsunął na margines inne bardzo ważne w gettach na terenie Rzeczypospolitej ciała, jak bejraty, czyli rady przyboczne. One w Łodzi nie funkcjonowały, zmieniały się kilkakrotnie, ale zazwyczaj decyzje podejmowane były jednoosobowo, właśnie przez Mordechaja Rumkowskiego. Też warto wspomnieć o tym, że jego osobliwą, a szczególnie tutaj w getcie z powodzeniem, trzeba to też podkreślić, wdrażaną ideą, obsesją być może było ratowanie przez pracę, czyli jak sam mawiał, utworzenie z getta i w getcie miasta pracy po 1942 roku. Rzeczywiście chyba możemy mówić o tym, że getto było jedną wielką fabryką czy też manufakturą.
Spieramy się ciągle o to, czy ta polityka ocalenia przez pracę była skuteczna, czy też nie, ale zdaje się, że dzięki temu właśnie uratowało się najwięcej Żydów właśnie tam w getcie łódzkim. Szacuje się, że od 5 do 7 tysięcy ocaleńców wyszło z getta łódzkiego, czy też z obozów, do których pojechali dopiero w 1944 roku, bo też getto było ostatnim zlikwidowanym na ziemiach polskich, co czyni je też szczególnym. Ale chciałam jeszcze powiedzieć i o tym, że w getcie, w jego rozbudowanej administracji znalazła się też inna rzecz szczególna, taki ewenement, mianowicie stworzono archiwum, oficjalne archiwum getta, które wytwarzało i gromadziło dokumenty szczególnego charakteru, bo tylko urzędowego. Co prawda, pracownicy pisali gdzieś do szuflady, o czym wiemy, swoje prywatne dzienniki albo felietony lub też reportaże literackie, ale mnie interesuje tutaj najbardziej ten zespół dokumentów oficjalnych wytworzonych w getcie, którego ukoronowaniem była kronika, czyli biuletyn kroniki codziennej. Jest on największym zespołem akt tego typu ocalałych na terenie Rzeczypospolitej i rzeczywiście przedmiotem bardzo uważnych badań zarówno w Ośrodku Łódzkim, jak i poza nim i za granicą. I mamy do czynienia ciągle z nowymi wyzwaniami, nowymi odkryciami w związku z tą masą dokumentacyjną, która ocalała, rzecz jasna, też ze względu na specyfikę tego, co działo się w Łodzi, zatem to, że nie uległa zniszczeniu, tak jak chociażby Warszawa. Myślę, że to są takie główne elementy, które można byłoby wymienić. Można byłoby jeszcze i dodać to, że getto w Łodzi jako jedyne na terenie Rzeczypospolitej posiadało własną, wprowadzoną zresztą na życzenie, na rozkaz wręcz Niemców walutę, tak zwane kwity markowe. To też była reakcja na ten szmugiel, handel, który prowadzono wcześniej, tak aby go ukrócić i aby waluta tak gettowa nie miała żadnej wartości. Na zewnątrz zaczęto drukować tak zwane rumki, jakie nazywano popularnie, czyli kwity markowe, walutę wewnętrzną. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że może się mylę, ale wydaje mi się, że z tego, co pani powiedziała, taką najbardziej właśnie rzucającą się w oczy różnicą getta łódzkiego od innych miejsc tego typu na terenie Generalnej Guberni, bo po prostu właśnie to, że dzięki polityce Rumkowskiego, no jednak niemalże do samego końca wojny getto działało wtedy, kiedy już w innych miejscach uległo ono likwidacji 2 lata wcześniej, prawda? Więc to jest niesamowite. A może druga rzecz to jest też fakt, że getto łódzkie było miejscem, do którego zsyłano Żydów z Niemiec, z innych części Europy też, ale w każdym razie ono w pewnym momencie stało się stolicą europejskiego żydostwa. Niestety śmiertelność wśród zwłaszcza Żydów niemieckich, których przywieziono pulmanami, była ogromna i oni umierali przede wszystkim z chłodu, z zimna. Tak, to te szczegóły, o których Pan mówi, rzeczywiście wymagają chyba też uzupełnienia, albo jeszcze ciągle musimy je precyzować, czy przyjechali pulmanami. Przyjechali na pewno lepiej zaopatrzeni, przyjechali w toaletach, które wydawały się wręcz bajeczne, w futrach, mieli ze sobą dobytek, który mogli zabrać w znacznie większej liczbie bagaży niż polscy Żydzi wysiedlani chociażby z miasteczek. Czy stała się ta przestrzeń getta łódzkiego stolicą europejskiego żydostwa, stała się na pewno cmentarzem, tak jak Pan powiedział, rzeczywiście transporty Żydów z Rajchu, jak to po prostu określano, ze wszystkich ziem, które objęła okupacja niemiecka i ziem właściwie niemieckojęzycznych, łącznie z terenem Czech. Stamtąd właśnie jechali zachodnioeuropejscy Żydzi, tak właśnie określani
w oficjalnych komunikatach i w zapisach kroniki, o których wspominałam, a że byli oni mniej przygotowani do pracy fizycznej, a przede wszystkim byli ludźmi zawodów wolnych, nigdy nie imali się czegoś takiego jak łopata, szpadel, praca w piekarni, więc nie mogli też przystosować się do tego i nie znajdowali zatrudnienia, uznawani byli za próżniaków, trutniów, za tych, którzy się uchylają od obowiązku powszechnej pracy, bo też o takim w getcie nie tylko mówiono, ale też wdrażano go systematycznie, łącznie z angażowaniem dzieci od 10 roku życia do pracy. Zatem no, była to rzeczywiście różnica kulturowa, powstało na ten temat wiele interesujących tekstów, zapisów w postaci reportaży, sprawozdań o tym, jak wewnętrznie nie znoszono się albo jak sobie zarzucano rozmaite wady, przywary, rzekome lub też rzeczywiste. Film Linia 41 jest produkcji niemieckiej. Wydaje mi się, to jest interesująca okoliczność, bo zakładająca pewną szczególną perspektywę. Jest to film kręcony przez potomków sprawców, tak można powiedzieć, którzy chcą sobie jakoś poradzić z tą przeszłością, próbują ją jakoś przepracować, przemyśleć, przeboleć. I chciałbym zapytać panią właśnie o przesłanie tego filmu, czy ono się wpisuje według pani w jakąś narrację historyczną obecną dzisiaj w Niemczech. I na czym to miałoby polegać? Czy można ten film uznać jako pewną reprezentację jakiegoś nurtu myślenia o zagładzie i o odpowiedzialności za zagładę, zbiorowej odpowiedzialności za zagładę w Niemczech? Myślę, że ten film sprawia kłopot i może Państwo też, którzy będą obserwować, widzowie, czyli będą go oglądać, zetkną się z tym samym pytaniem. Sam bohater, bo do tego zmierzam, jest człowiekiem, który mierzy się z przeszłością, mierzy się ze swoją przynależnością i swoim stosunkiem do dwóch stron. Mierzy się ze stosunkiem do Polaków, o których najpierw mówi, czuję się wśród was jak w domu, mówi nawet dosłownie, przecież nie jestem gościem, jestem stąd. A kiedy spotyka się z grupą bodaj niemieckich studentów i z potomkiem Volksdeutschów łódzkich, mówi o tym, że z Polską nie czuje żadnych związków, natomiast jego ojczyzną jest niemieckie miasto, w którym już tutaj nie pomnę, w którym Monachium. Monachium, tak słusznie, wymienia Monachium, że to jest jego druga ojczyzna zaraz po Izraelu. Ma też żonę Niemkę, to prawda. I kiedy pyta pan o to, czy ten film się wpisuje w politykę historyczną, to zastanawiałam się, czy młoda dokumentalistka... Czy wpisuje się w jakąś narrację historyczną, która może być polityką, ale... Tak, ale nie politykę na razie nie pytałem. Sama polityka historyczna to przecież pojęcie wytworzone na gruncie niemieckim, prawda? I też bardzo sprawnie się nią operuje, czy polityka historyczna, czy teraz ulegający już ten termin zmianom i odmianom w postaci polityki pamięci historycznej. Zdaje mi się, że jeśli reżyserka miałaby się chyba nawet bardziej nieświadomie wpisywać w tę politykę, to w taką politykę, która jest prowadzona usilnie od wielu lat, politykę porozumienia się Niemców i Żydów jako tych, którzy wyjaśnili swoje żale, swoje niepokoje dotyczące zachowania jednych i drugich, jak którzy pogodzili się ze sobą, uznając, że Niemcy przyznały się do winy, biły się przez swoje piersi, co wcale nie działo się tak bardzo przecież długo, jeszcze do, możemy powiedzieć, lat 70., dopóki w Niemczech i w całym zresztą świecie nie pokazano słynnego serialu Holokaust, niewiele się mówiło o tym pojednaniu żydowsko-niemieckim. Niewiele też Niemcy oficjalnie robili na rzecz włączenia do tej pamięci o wojnie ofiar żydowskich.
to dopiero lata 80. i do końca lat 90., tak mi się wydaje, że wtedy trzeba byłoby to rysować, zaczął się taki proces czynienia z Holokaustu części bardzo istotnej, bardzo żywej pamięci niemieckiej, a nawet uczynienia z Holokaustu takiego uniwersalnego symbolu cierpienia tych, którzy przez II wojnę światową przeszli. I zaczął się też proces w latach 90. takiego jednocześnie może włączania do tej pamięci, bardzo na początku nie śmiałego, do tego właśnie uniwersalnego symbolu dołączania też innych ofiar. I te inne ofiary to były też ofiary niemieckie, czyli ofiary wysiedleń, bombardowań. Kiedy przypomnimy sobie wystąpienia Eriki Steinbach, no to były one możliwe właśnie wtedy, kiedy już ta pamięć o Holokauście, któremu uczyniono zadość w postaci budowy pomników, stawiania kolejnych monumentów w każdym właściwie mieście, upamiętniania poprzez tak zwane kamienie, o które się można potknąć, czyli takie tabliczki wmurowywane w bruk, że ten Holokaust zaczął być, czy też umożliwiać Niemcom stopniowe włączanie, tak jak powiedziałam, tego innego cierpienia, kiedy już zadośćuczynili pamięci żydowskiej, jak mnie się wydaje, mogli zacząć wprowadzać ten nowy element, tę nową opowieść, narrację o tym, że mieszczą się w tych cierpieniach wojennych też ich osobiste doznania. No ale co ten film, że tak powiem, z tej rekonstrukcji, którą pani przeprowadziła, stara się podkreślić czy uwypuklić? Na przykład to, że pojawia się tam, wszystko dzieje się w Polsce, ale jednak spotykamy właściwie wyłącznie bohaterów, którzy reprezentują stronę, tylko dwie strony, czyli niemiecką i żydowską. I to jest bardzo ciekawe zdarzenie, oczywiście interesujące dla intrygi, czy też dla głównej myśli filmu, osi, że jeden z nich jest synem oprawcy, a drugi jest ofiarą, którego rzeczywiście zarządzenia, bo był on nadburmistrzem, mówimy o Węckim, był on nadburmistrzem Łodzi, zaangażowanym funkcjonariuszem systemu opresji niemieckiej, nazistowskiej, i że te dwie postaci mówią o swoich cierpieniach. Jedna uderza się w pierś, ja bym to nazwała właśnie takim bardzo chyba słusznym i dobrym, nie możemy niczego zarzucić temu, takim sposobem dydaktyki, czy może wręcz trzeba użyć określenia parenezy, skruchy, czy też ekspiacji, czy nawet wstydu, bo tam widzimy i słyszymy, że syn Węckiego wstydzi się, prosi o wybaczenie, jest tam taki gest, czy właściwie nawet no, dramatyczny akt, nie wiemy, bo kamera tego nie chwyta. Syn Węckiego przypada do Żyda, Grossa, przepraszam, nie Grossa, on się nazywa, proszę mi przypomnieć, nie pamiętam, w tej chwili już nie pamiętam nazwiska tego bohatera. Kamera, jak powiedziałam, tego nie chwyta, ale nie wiemy, czy tylko kłóca przed nim w geście takiego ukorzenia, czy wręcz przed nim klęka, a wszystko to poprzedza też taka no, rozdzierająca serce, nie wiemy, czy na pewno spontaniczna, czy może wyreżyserowana w takim sensie, że powtórzone są to tylko emocje, które gdzieś wcześniej wybrzmiały bohatera żydowskiego, że on zakrywając dłońmi twarz krzyczy, woła, że zamordowano mu matkę, że on w tym uczestniczył, ale jednocześnie oskarża bestie niemieckie, bestie nazistowskie. No i ten moment ukorzenia się, moment, który moglibyśmy nazwać jakimś takim dramatycznym katarzis, który się tam wyraża, jest chyba, wydaje mi się, takim najlepszym zilustrowaniem tego, o czym wcześniej mówiłam, to znaczy, że Niemcy w swojej polityce historycznej
zadbali o to, aby wszelkimi gestami udowodnić światu, że pamiętają, chcą pamiętać i też biorą na siebie nie tylko odpowiedzialność zbiorową, ale też, że pojawia się ten element odpowiedzialności indywidualnej, to znaczy, że syn zbrodniarza nawet nie per procura, bo tamten by go nigdy nie skierował jako swojego pośrednika, bo nigdy nie wyraził skruchy, ale zamiast zbrodniarza, nawet wbrew zbrodniarzowi, jego syn, jego potomek próbuje odkupić swoją winę, nawet to chyba za dużo, bo tej się nie da nigdy odkupić, ale próbuje przeprosić za to, za co przepraszać się też nie da. Już moją inną uwagą jest to, że to nie jest jedyny film, który powstał w takiej konwencji, prawda? Mamy do czynienia z kilkoma innymi, Dzieci Hitlera, czy co zrobili nasi ojcowie, że mamy do czynienia z pewną konwencją, konwencją zetknięcia się pokoleń, albo wnuki, albo synowie, oprawców spotykają ofiary i dochodzi do spontanicznego lub nie, reżyserowanego lub nie, korzenia się i próby. Wydaje mi się, że to już wyjaśniliśmy. Jeśli mi wolno będzie, chciałem teraz zwrócić się z pytaniem do pani doktor Walerii Szydłowskiej. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z dziełem sztuki poświęconym zagładzie, a tym jest przecież też film dokumentalny, pojawia się pytanie o dopuszczalne granice estetyzacji relacji o Holokauście, a także o pewną groźbę instrumentalizacji takiej relacji, a więc podporządkowania jej jakimś z góry założonym celom politycznym czy ideologicznym. Jak pani się wydaje, jak ten film wychodzi, czy wychodzi obronną ręką z tych możliwych raf właśnie estetyzacji, instrumentalizacji, czy gdzieś tutaj utyka pomiędzy Scyllą i Charybdą? To pytanie, na które bardzo trudno mi będzie odpowiedzieć, ale wobec tego spróbuję odpowiedź obok, czy też na marginesie tego pytania. Był słynny spór na temat możliwości traktowania tematu Holokaustu przez literaturę, przez sztukę, toczony między innymi pomiędzy Celanem i Adorno. I na ten temat pozwolę sobie powiedzieć parę słów, chociaż to nie dotyczy bezpośrednio tego filmu, ale wydaje mi się, że jakoś rzuca światło na temat, zagadnienie, pytanie, które pan postawił. Chciałam zacytować fragmencik z książki Kairo Cezarego Wodzińskiego, gdzie przepięknie jest przywołana kontrowersja, czy może nawet więcej niż kontrowersja, wielki problem związany z pisaniem o Holokauście przez tak wielkiego poeta, jakim był Paul Celan. I tu przepraszam za światło, ale bez światła się tego nie da zrobić. Fuga śmierci, słynna Todes Fuga, stała się wierszem legendarnym. Jej rumuńskie wydanie opatrzone było objaśnieniem. Wiersz, który publikujemy, odwołuje się do potwierdzonych przysięgą rzeczywistych wydarzeń. W wielu nazistowskich obozach śmierci część skazanych zmuszona była do grania tęsknych pieśni, podczas gdy inni kopali groby. Powstające liczne komentarze do wiersza wpisywały się w przetarty objaśnieniem tor. Fuga śmierci urosła wkrótce do rangi sztandarowej metafory Shoah. Doszło do tego, że w programach telewizyjnych, w których emitowano odczytywany przez autora wiersz, podkładane były zdjęcia i filmy z obozów zagłady. Wiersz trafił niebawem na stragan z banałami, a wyrażenia takie jak na przykład Todis ein Meister aus Deutschland jęły odgrywać rolę poręcznych, żurnalistycznych komunałów. W późniejszych latach Celan odmawiał czytania Fugi na spotkaniach z czytelnikami. Nic jednak nie zdołało wytrawić jednoznacznie odczytywanego piętna. Autor Todes Fuga jest poetyckim sprawozdawcą doświadczenia Shoah. Chcę powiedzieć, że nawiązanie do tej Fugi słynnej Celana tutaj nie jest takie zupełnie bezzasadne w kontekście filmu, ponieważ przecież w tej Fudze to zderzenie jest właśnie zderzeniem
cierpienia Żydów i tego Niemca, który ma jakiś dom, woła swoje psy i zachowuje się jak normalny, można powiedzieć, bourgeois, tak? I ten wątek, oczywiście film, o którym dzisiaj rozmawiamy, jak najbardziej też podkreśla, czy uwypukla, czy do tego nawiązuje. Ale moim jeszcze zmartwieniem, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest ten wątek banału, o którym przed chwilą mówiłam, cytując Cezarego Wodzińskiego. W filmie pojawia się też fragment cytowany z Hanny Arendt. I o tym ja mówiłam o Hannie Arendt rok temu na konferencji organizowanej przez Instytut Pileckiego, ale tutaj chciałam tylko jeszcze doprecyzować jedną kwestię. Słynna książka Arendt dotycząca procesu Eichmanna w Jerozolimie nosiła podtytuł Raport o banalności zła. I wydaje mi się, że autorzy filmu, tego, o którym rozmawiamy, zasugerowali się być może samym tytułem słynnym przecież książki Arendt i umieścili jakiś fragmencik w tym filmie. Otóż bardzo wymaga to jednak komentarza i takiego no, ad vocem, tak? To znaczy, że Arendt wprawdzie w podtytule książki napisała Raport o banalności zła, nie miała na myśli czegoś, co sugeruje, jak mi się wydaje, tutaj autor filmu. To znaczy, że na przykład jadący tramwajem tłum, wyobraźmy sobie gapiów w cudzysłowie, tak, jest w jakimś sensie banalnym przekaźnikiem zła. Nie o to chodzi. Tak? W książce Arendt toczy się skomplikowana dyskusja filozoficzna, sięgająca głęboko w historię filozofii niemieckiej. Tam spór dotyczy, Arendt dyskutuje z Kantem, tak, pojęcia radykalnego zła i banalnego zła. To są oczywiście szczegóły, które na pewno Państwa też nie będą tak interesowały, ale przynajmniej to chciałam podkreślić, tak, że tutaj wydaje mi się, że ten zacytowany z Arendt fragment jest rzeczywiście nie bardzo na miejscu. Że on po prostu nie dodaje zrozumienia tego problemu, o którym mowa. Ja chciałbym pójść o krok dalej w tej metaforze, o której pani mówi. Mianowicie zapytać właśnie, kim są Polacy jadący w tramwaju, bo w takim właśnie banalnym sprawozdaniu dziennikarskim o Holokauście dzieli się aktorów dramatu na tej historycznej scenie według takiego schematu, że są sprawcy, to są Niemcy, są ofiary, to są Żydzi, no a Polacy, którzy mieli to nieszczęście, że zagłada wydarzyła się akurat w ich kraju, są obsadzani w roli tak zwanych bystanders, czyli gapiów. Tutaj to słowo już też padło. Kim, jak pani uważa, kim są Polacy w tym filmie? No to jednoznacznej odpowiedzi też nie da się udzielić, bo oni są jakby w różnych kontekstach się pojawiają tam, ale wydaje mi się, że z pewnością autor filmu się może tak bardzo nie pochylił nad rolą Polski jako jednak pierwszego z podbitych krajów, chociaż i tutaj dygresja, może wytniecie to najwyżej, ale pozwolę sobie na taką dygresję, w nawiasie po prostu. Narracja na temat II wojny światowej i Holokaustu toczy się w wielu miejscach świata i właściwie wszędzie ona jest trochę inna. Oglądałam niedawno z córką całą serię filmów Marvela z tymi superbohaterami, tam, prawda, wiadomo, Kapitan Ameryka i tak dalej. I w jednym z tych filmów zauważyłam, że padają tam bardzo ciekawe słowa. Nie zapominajmy, że pierwszym krajem podbitym przez Hitlera były Niemcy. I to jest też pewien wątek, prawda, który można na różne sposoby potem
no, interpretować, czy jakoś przekształcać, w zależności od tego, do czego się dąży. Więc jednak historycznie, geograficznie rzecz biorąc, pierwszym krajem podbitym przez Hitlera była Polska. I tutaj powstały te obozy, bo wokół po prostu Niemcy stworzyli sobie doskonałe warunki do tego, żeby tym zarządzać w taki, a nie inny sposób. Także wydaje mi się, że jednak świadomość, że Polska była krajem podbitym przez siły wojskowe niemieckie, nie powinna być w żadnym momencie, znaczy, żeby widz nie powinien w to wątpić ani przez chwilę, tak? Że to nie są wolni ludzie. Tak? Pamiętajmy, że w kategoriach nawet czy prawa, czy filozofii, jakakolwiek odpowiedzialność zaczyna się dopiero w momencie, kiedy nasze akty działania, czy nawet zaniechania działania są aktami wolnych podmiotów, wolnych ludzi. Nie byli to wolni ludzie. Dziękuję bardzo za ten głos, który zasiał trochę pytań i wątpliwości, co zresztą jest odwiecznym zadaniem wszystkich filozofów, także dziękujemy pani doktor za ten ferment myślowy. Jako krytyk filmowy muszę wystąpić trochę w obronie autorki filmu. Wydaje mi się, że o ile ona rzeczywiście nie przekracza pewnej dziennikarskiej banalności tych ram dyskursu, które sobie już wcześniej scharakteryzowaliśmy, to jednak robi to z maksymalną możliwą uczciwością, bo mowa jest również o ofiarach polskich. I tak jak pani doktor powiedziała, Polacy są tam zróżnicowaną zbiorowością. W tym tłumie widać różne twarze. I to na pewno trzeba odnotować z satysfakcją, ponieważ nie zawsze, nie we wszystkich produkcjach niemieckich można spotkać się z podobną starannością. Czas jest nieubłagany. Ja niestety muszę tutaj przerwać naszą rozmowę, która zdaje się, że dopiero się zaczyna. Bardzo Państwu dziękuję za to wprowadzenie. Myślę, że nasi widzowie je docenią i zapraszam Państwa do obejrzenia filmu Linia 41. Dziękuję bardzo.